Jednym słowem ona ma, rozumiesz, Tomek? W rośnięciu ona ma pierdolnięcie jak Passat wtedy. A ja sobie odejdę na chwilę i pokażę wam plantację głuchego owsa. Fajnie, nie? 2,70. Słuchajcie, kukurydza 28 czerwca roku pańskiego 2019. I witajcie w kolejnym blogu. Z tej strony Krzysztof, a dzisiaj ze mną Tomek, którego dobrze znacie. Tomek dzisiaj będzie chciał powiedzieć coś o swoich odmianach kukurydzy na poletkach, o które wielokrotnie pytaliście. Także będziemy chcieli wam pokazać, jak to wygląda. Przybliżyć wam troszeczkę charakterystykę odmian. Ile było opadów mniej więcej, chociaż tak jak widzicie, kukurydza się zwija. Jest na sucho, już nie padało po co najmniej 3 tygodnie w ogóle. Ale jestem jak na razie z niej bardzo zadowolony. Myślę, że będzie nas w miarę słychać. Będziemy się próbowali ustawić gdzieś do wiatru, ponieważ bardzo wieje, a chcieliśmy to zrobić dzisiaj. Mamy odmiany, słuchajcie, pooznaczane, tak jak widzicie, tutaj jest akurat KWS. Coletis, tutaj wejdę na chwilkę, Tomek na chwilkę zaczeka do środka, słuchajcie, tam dalej mamy pioniery od Patryka, ale są nieoznaczone, ponieważ to mamy poprzeczniak. I zobaczcie, będziemy musieli, też są fajne, ładne, duże, ale będziemy musieli je oznaczać dopiero jak zetniemy poprzecznik. Teraz po prostu to nie ma sensu, bo nie będzie tego widać. Dobra, wracamy sobie dalej. Miejmy nadzieję, że wiatr nam tutaj za bardzo przeszkadzał nie będzie. Słońce w cholerę. To co, Tomek, najpierw opowiemy o... Tutaj o tym, czy przejdziemy, zrobimy sobie odmiany, żeby tu się na drodze nam nie rozjechał. Może zacznijmy od tego, kiedy ta kukurydza była siana, bo w tym roku tak naprawdę wyszło, że te wczesne siewy trochę wyszły... głośniej mówić, bo wiesz, że może wiatr nas trochę przygłusza. W tym roku tak naprawdę te wczesne siewy się najlepiej obroniły. Tutaj z Krzysztofem akurat poletka i pola uprawne były siane 17 kwietnia. Krzysztof... Przybliżymy. Zobacz sobie. Krzysztof oczywiście jest w naszym serwisie Precosem, który informuje o takim optymalnym terminie siewu i 17 kwietnia był siew i oczywiście 17 kwietnia również przyszedł SMS z takim optymalnym terminem siewu. Tutaj mamy średnie opady, około 162 mm spadły w okresie, w momencie od siewu do dnia dzisiejszego. Czyli ogólna ilość wody jest rozsądna, z tym, że susza, temperatura bardzo wysoka powoduje to, że ta woda nam z gleby niestety bardzo szybko ucieka. Dzisiaj jesteśmy tutaj po to, żeby sobie przejść, popatrzeć chwilkę po odmianach. Oczywiście te różnice już teraz kiepsko widać, bo one wszystkie są praktycznie wysokie. Najlepiej kukurydzę zobaczyć, kiedy jest 7-8 liść, bo wtedy wszystko jest niskie. Można sobie ładnie w łan wejść, ten łan obserwować i wychwycić różnice. Są oczywiście różnice wizualne, wysokości. Są odmiany kiszonkowe, które są bardzo wysokie, odmiany ziarnowe, późniejsze są niskie i te wczesne oczywiście również są wysokie. Tutaj z Krzysztofem też żeśmy wyrwali dwie rośliny z pola, to jest akurat MAS 15P, jest to odmiana ziarnowa 210 i chcieliśmy wam właśnie pokazać mniej więcej, jak to wygląda wysokościowo, ale dodatkowo, że na każdym liściu, tutaj wszędzie był liść, na każdym międzywęźle mamy zawiązki kolby od samego początku. Zawsze tą właściwą kolbą jest ta kolba najwyżej, którą mamy tutaj i widzimy, tutaj jest zawiązka kolby schowana pod tym listkiem. A tu jest cała roślina, która obok rosła. Idziemy dalej, Krzysztof. Pewnie, że tak. Przypominam, że jutro mamy 29, czyli Piotra Pawła i serdeczne życzenia dla wszystkich Piotrów i Pawłów i dla siebie też, bo jutro mam urodziny. O! Okej. Okay. Dlatego zawsze pamiętam. Słuchajcie, 15P, tak? Co możemy tutaj, Tomek, powiedzieć o tej odmianie? 15P, VO210, jest to odmiana na wszystkie stanowiska glebowe. Tu ją widzicie właśnie. Odmiana typowo ziarnowa, o krótkim VO, nadaje się również na gryz. Widzimy, że te odmiany wczesne bardzo szybko rosną, one szybko ruszają. Są tak jak tutaj na poletkach bardzo wysokie. Z tego co patrzyliśmy, już będą wiechowały, bo jest ostatni listek i tutaj mamy już wiechę. Więc przy tych temperaturach kilka dni na tej plantacji już będą wiechy. Oczywiście w momencie, kiedy wiechy nam zakwitną, dobrze, żeby była ta wilgotność, bo kolby już są zaplanowane. Wielkość kolby już jest, ilość rzędów już jest. Teraz kwestia tylko, żeby doszło do dobrego zapłodnienia, no i oczywiście wypełnienia ziarniaków. Jasne. Może wejść do środka, żeby to było zaobrazować, jak ty tam się schowasz ładnie, nie? Jaka odmiana? Głębiej, panie! Okay. O, zobacz, jak się Tomek schował. I rękę wyciągnij do góry, to zobaczysz. O! Czyli naprawdę odmiana, słuchajcie, tu jest 20.
8, a ja czasami jeszcze któregoś roku pryskałem 24 odżywkami. W Janan, czyli to jest tylko kilka dni, jaka jest wczesność tej kukurydzy. Następna odmiana. Co powiemy o tej, Tomasz? Wiatr musimy trochę uważać, nie? Może tak dalej być. Dobra, sprawdź. Jest bardzo podobna wysokością, zobaczcie. Jednym słowem ona ma, rozumiesz, Tomek, w rośnięciu ona ma pierdolnięcie jak Passat TDI. Tak, bo to jest krótkie VO. No tak, zobaczcie, to wygląda z daleka. Ona ma jeszcze czas, także urośnie. Dobra, to zresztą to są ziarnówki, no nie musi mieć. Dobra, czyli to teraz jesteśmy przy 11K. Tak, 11K jest to odmiana, która w naszym portfolio jest pierwszy rok w ogólnej sprzedaży. VO 220. Z tego co widzimy, również jest odmianą bardzo wysoką. Dobry wigor początkowy, wcześniej rusza, no i z tego widzimy, że jest bardzo wysoka. Oczywiście odmiana ziarnowa nadaje się również na gryz. I tak jak z Krzysztofem, żeśmy wczoraj tutaj znakowali poletka, też widzimy, że już wiecha jest. Zaczyna wyrzucać właśnie, no, tak na samym brzegu. Czyli w przeciągu kilku dni już puści tam wszystkie wiechy. Tak. Kolejna, rozumiesz, 22R. Chowam się, słuchajcie, za kukurydzę, żeby tu mniejszy wiatr, żebyście coś mogli słyszeć, także Tomek gdzieś tutaj chce stań, czy ten będzie też może lepiej, żeby naprawdę było go słychać, bo wiem co robi wiatr na GoPro. 22R, MAS 22R jest to moja ulubiona odmiana, V240. Jest to tak zwany nasz konik pociągowy, który od lat się broni na wszystkie stanowiska glebowe, na słabsze, na mocniejsze gleby, wierna przede wszystkim w plonowaniu, co potwierdziło jej wieloletnie użytkowanie u klientów na polach. Co roku zawsze tej odmiany nam brakuje. Jest to odmiana, która, musicie Państwo pamiętać, potrzebuje przede wszystkim obsady, bo jest to stała kolba, kolba typu fix. Jest to odmiana bardzo dobrze plonująca, tylko musimy zwrócić na to uwagę, że jeżeli nie będzie odpowiedniej obsady, ona nie zrobi dużej, potężnej kolby. Fajna odmiana na wszystkie stanowiska, tylko pamiętajmy o obsadzie przy tej. Czyli jak ja siałem 80, niecałe 8 tysięcy, to jest obsada za duża, za mała? Wszystko w zależności od gleby. No bo ja sugerowałem się tym, że może być mało wody, nie chciałem takiej dużej obsady robić, nie? Nie, nie. Im mocniejsza, im bardziej lepsza gleba i zasobna w składniki, możemy zwiększać tą obsadę. Przy tej odmianie naprawdę na glebach dobrych, klasy pierwszej, drugiej, zasobnej, we wszystkie składniki naprawdę 90 tysięcy można spokojnie ją sobie wsiać. Oczywiście im słabsza gleba, tym zmniejszamy tą obsadę, ale nie możemy jej siać 70 tysięcy, bo siejemy 70 tysięcy, nigdy nie mamy 100% siły kiełkowania, jakieś szkodniki i zostanie nam 60 parę i w tej obsadzie niestety ta odmiana się już nie obroni. Ale ogólnie ona się na wszystkie gleby, czy? Na wszystkie stanowiska glebowe, wierna w plonowaniu, tylko pamiętajmy o obsadzie. Czyli tą polecasz odmianę. Teraz mamy taką chyba nowość, to jest taka nowość, nie? Tak, no właśnie, to jest DM2328. I zobaczcie wysokość tej, a tej. Jest to nasza nowa odmiana, jest to 240 VO, jest to czysty dent. Oczywiście ten świat tych dentów zaczyna coraz bardziej rosnąć z racji tego, że zawsze jest większy potencjał plonowania, dwa, że lepsze oddawanie wody. Jest bardzo niziutką odmianą. Z reguły klienci, którzy uprawiają kukurydzę na ziarno, nie potrzebują takich wielkich odmian, które rosną bardzo wysoko, potrzebują odmiany niższe. Tak jak tutaj widzimy, DM2328 jest bardzo niską odmianą. No Tomek, weź zobaczysz, to będzie porównanie jak tam było. Mhm. Zresztą też jak powiedziałeś, że jest niska, będzie miało to wpływ na ilość masy. Tyle mniej do zniszczenia, mniej łatwiej do zaorania, nie? Dokładnie, tutaj nie potrzebujemy tej masy. Drodzy Państwo, no, na początku wyglądała bardzo fajnie. Wyróżniała się, bo była momentami o pół metra niższa od innych, ale ona jest bardzo gruba łodyga, bardzo fajne, szerokie, masywne liście, gdzie wykorzystują te promienie słoneczne. Jeżeli jeszcze obroni się w plonie, to będzie to moja kolejna fajna odmiana. Wierzę, że tak będzie. I pan Izydor, proszę bardzo, porszakiem swoim. No zobaczymy, jak będzie. Tutaj sam jestem ciekawy, jakie będzie miała kolby, bo się to są, typowe ziarnówki są niższe. Tak. Przechodzimy do kolejnej. To mamy 23M. Tak, drodzy Państwo, to jest MAS 23M. Jest to odmiana, która ogólnie w sprzedaży pierwszy rok była w tym roku na polach produkcyjnych. 250, również czysty dent. W tym roku, w roku
roku minionym, którym była na poletkach, bardzo pięknie sypała. Fakt, że to też był rok na dęty, gdzie dęty się obroniły. Ale 250, nie jest to zbyt długie VO, wcześniej kwitnie, wcześniej nalewa. Naprawdę bardzo fajna odmiana. I też to, co widzimy wysokościowo. No ale już troszkę wyższa, troszkę wyższa jest od tej, nie? Ma bardzo fajną, specyficzną... Porównaniu, widzę tak sobie jak stoję, bardzo gruba łodyga w porównaniu na przykład do 2328, nie? Tak. Bardzo gruba jest tutaj na dole. Kolejna odmianka. Też właśnie z tej wysokości. Tak. 29T. Jesteśmy przy mas 29T. Co o niej powiedzieć? No jest to taki hicior. Kolejny hicior po 22R. V260. Czysty dent. Patrząc po plonach, które były nie tylko na poletkach, ale i na polach produkcyjnych w roku 2018, no bardzo fajnie się broniła. Z konkurencją, jeżeli chodzi o porównanie 260, ona bardzo sucha schodzi z pola. I to jest dużym takim plusem, bo w centrum, jak ja zacząłem pracować, to 260 klienci z reguły nie chcieli siać, bo mokra, bo kiedy to dojdzie. A to jest odmiana, pomimo że ma VO 260, bardzo wcześnie kwitnie, wcześnie nalewa i ona naprawdę wilgotnością schodzi tak sucha jak 240. Polecam, bo wierna, fajna odmiana na wszystkie stanowiska glebowe. Pamiętajmy również o obsadzie, bo tu jest stała kolba i zachowajmy tą obsadę, żeby był ten plon. Naprawdę fajna odmiana. Okej, okay, no widzicie, no zbrzeszka troszkę niższa, ale tam już ładnie idzie do góry, tu wiadomo poprzeczniaka, także ta ziemia na poprzeczu wiecie jaka jest. No i tu mamy już, zobaczcie, z brzegu to chyba tam jaka wysoko już jest, 2 metry grubo ponad. Ale to jest, no to jest dynamit, to jest kiszonka. Tak, tu już mamy akurat teraz odmiany kiszonkowe, dynamit 250. Od lat w naszym portfolio, na wszystkie stanowiska glebowe. Fajna kolba, drobne ziarniaki, gro ludzi tą odmianę zbiera też dla ziarno, dla gołębi, bo ona ma bardzo drobniutkie ziarenka. Kolba typu Flex, nie jest aż tak wymagana ta obsada. Bardzo fajna, jeżeli chodzi o masę i o udział ziarna w kiszonce, to fajna odmiana kiszonkowa. No miałem, także naprawdę zebrałem, wyobraźcie sobie kiedyś tą odmianę 2 lata temu. Miałem za dużo i zabrałem ją na ziarno. Na ziarno. To był taki mega suchy rok na jesieni. Zebrałem ją, słuchajcie, 14 września i miała 21 wilgotności, 22, aż nie wierzyłem. I 14 ton z hektara. Tak, ziarna. Ziarna, tak. Faktycznie są klienci, którzy dynamita uprawiają na ziarno. Z racji tego oplonowania. Ona co prawda ma prawo być troszeczkę wilgotniejsza niż odmiany typowo ziarnowe, ale no to jest odmiana kiszonkowa, więc tak ma być. Ale jeżeli mi została, wiesz Tomku, na przykład do następnego roku częściowo na polu też było za dużo, została mi dynamit i został mi madlen, to madlen było dużo bardziej wilgotne ziarno jak to. Tak, no paska. A ja sobie odejdę na chwilę i pokażę wam plantację głuchego owsa. Fajnie, nie? To jest głuchy owiec. O! Fajnie, nie? Dobra, wracamy do naszej następnej, kolejnej odmiany. Też fajna, wzórka, wysoka odmiana, zobaczcie. Tu z brzega tam, ale zobaczcie jak to wygląda wysoko. 21E. Tak, 21E. Nie miałem tego w zeszłym roku na poletku, także nie mam, nie znam tej odmiany. Nie była. Była? Była w tym roku koło Hulka, ta wyższa od Hulka. Nie, to była DM coś tam. Tak, bo ona kiedyś była pod kodem DM2546. A teraz jest nazwa właściwa, bo każda odmiana, która wchodzi, jest zawsze pod kodem, a później jest testowana i później wchodzi nazwa właściwa. Rozumiem. To jest właśnie ta odmiana. No, ona jest bardzo wysoką odmianą. Tutaj z brzegu może tego wszystkiego nie widać. 250, odmiana typowo kiszonkowa. Fajnie sprawdziła się w tym roku takim kryzysowym, tak jak to było 2018. No fajna, ładnie wyglądała, ładny pokój liści, przede wszystkim wysoka jest, masy z tego też jest bardzo dużo. Mi się wydaje, tylko Hulk był bardziej, troszkę bardziej ulistniony jednak. Tak, skakuj do środka, żeby pokazać widzom jak to też wygląda w porównaniu z tamtymi, weź trochę głębiej. No bo tu tam dalej jakbyś ręce wyciągnął do góry też nie będzie prawie rąk widać, nie? No także to jeszcze lipca nie ma, słuchajcie, uważam, że jest fajnie. Chodź Tomasz, z powrotem. Mi się przypomina ten kadr z filmu Król. Idziesz Czesiu? Idę. No to chodź. Monster. Tak jest. No właśnie.
To jest nasza nowość. Tą odmianę w tym roku testujemy. Jest pierwszy raz na poletkach, mamy ją w wielu miejscach posiane. 250, typowa odmiana kiszonkowa. Na początku wyglądała tak, była taka troszeczkę, te liście były takie szczuplejsze, chudsze. Na początku nie zrobiła takiego dużego wrażenia, ale dzisiaj oglądałem poletka tu u Krzysztofa i jeszcze w innym miejscu. No wyróżnia się, bo wysokością jest wyższa od dynamita, wyższa jest od innych naszych odmian. Także patrząc na nią, to zakończy bardzo pozytywnie. No właśnie, też widzę, że jest wysoka, fajna i zobaczcie, jaka jest różnica na tu, gdzie tu są liście, na tej, a gdzie tu, tu wysoko usadzone tu. Tak. Czyli ta naprawdę będzie mega jeszcze wyższa, ta E. Tak. Podoba mi się ta to, właśnie to była dawna DM-ka, teraz E. A my śmigamy sobie do odmiany, którą dobrze znacie, którą polecałem, bo to jest właśnie Hulk. On tak ma jest. Sporo fało, na pewno jeszcze sporo wyższy urośnie, daj Boże deszczu. Tak, Abrahamu. Faktycznie ta woda jest tej kukurydzy potrzebna, bo kukurydza nie boi się tej słabej gleby, tylko boi się niedoboru wody. Oczywiście składników Krzysztofa w glebie nie brakuje, bo oprócz tego, że jest obornik, to jeszcze dodatkowo bardzo dobre nawożenie mineralne, więc no, te kukurydze mają z czego brać, ale żeby brały, niestety potrzebna jest woda. Tak, jesteśmy przy Hulku. Drodzy Państwo, co o Hulku? 250-260 HO. Jest to odmiana, która gości w naszej sprzedaży trzeci sezon. Nie miałem ani jednego klienta, który by się zawiódł na tym Hulku. Faktycznie masywna, potężna roślina, gruba łodyga, bardzo szerokie liście. To powoduje... Bardzo bogate ulistnienie, no. Tak, bogate ulistnienie, szerokie ulistnienie. To powoduje, że są czasami odmiany wyższe od niej, ale jeżeli chodzi o ilość masy, o plon masy, to ma bardzo dużo. Każdy list... Tak, samo ulistnienie. Zobaczcie, sama podejdziemy blisko. Zobaczcie, jakie takie szerokie liście. Widzicie takie szerokie liście przy kukurydzy? Drodzy Państwo, każdy liść szerszy o 2-3 cm plus ilość liści na roślinie, jaka plus obsada, liście. To powoduje, że są to. Ta odmiana, bo nieraz zadajecie pytania, jakie odmiany polecam, więc oglądajcie w pewnym filmie, żeby długi do końca i żebyście wiedzieli, jaką odmianę, jeżeli chcecie na kiszonkę. Porównajcie sobie liścia tej. O, Tomek może urwij i przyłóż. To wieje, to będzie widać, patrz. Zobaczcie, pod spodem przyłożę. Tak? To jest różnica niesamowita. I co? Co widzicie teraz? No. No wiele się można nauczyć sobie, zobacząc na sobie takie tym. I teraz to szerokość liścia po każdej stronie, razy tysiące obsady na hektarze, mamy ileś ton plonu dla krówek, więcej, dla byków więcej, tak? Dokładnie. Może nawet przyłożymy sobie do 28A. Porównamy też, zobaczcie, no nie ma co, chociaż też wysokość jest praktycznie prawie ta sama, może nawet chwilę, prawie, że może i wyższa trutkę, niewiele, no to zobaczcie. No jest ta tym się różni dużo. Odmiana właśnie Hulk. No. I dlatego na polach wiem, że są odmiany wyższe, ale rzadko, które... I odmiany... kolejna sprawa, Tomek, też powinien wspomnieć, ja Cię nie muszę poprawiać, ale Ty wiesz więcej dużo ode mnie. Grubość łodygi, zobaczcie. Tak, to też mówiliśmy, Krzysztofie, ale grubość łodygi jest tutaj potężna, więc no, ważąc sobie tą roślinę... Trzeba by ściąć nożem i przyłożyć, ale to widzicie, zobaczcie sami. Wizualnie od razu jest widać, tak? Nawet porównywalnie, czy z tą odmianą, czy z drugą. Także myślę, że taka grubość też pewnie wpłynie na to, że jakby duże wiatry jakieś były duże, ten, to ona będzie... Bardziej stabilna. Dokładnie. Jest bardziej stabilna, nie przewraca się, nie ma tego wylegania, więc no... Naprawdę bardzo fajna. Mam klientów, którzy też Hulka, z racji tego, że tej kiszonki było dużo, zbierali na ziarno, więc ona też super plonuje. Bardzo dobrze. A na jakie stanowiska glebowe ona jest w ogóle? Bo ja to się... Stanowiska glebowych. Jej szkoda trochę na te piachy, bo wiadomo, że im słabsza gleba, tym odmiana nie pokaże swojego potencjału plonowania. Można ją na wszystkich stanowiskach siać, ale im lepsza gleba, tym ona pokaże swój pazur, swój taki ten potężny potencjał plonowania. Także naprawdę fajna odmiana. Na ziarno też fajnie plonuje, z tym, że no, ziarno będzie wilgotne, bo to jest odmiana kiszonkowa. Dokładnie, ja wejdę w środek, żebyście widzieli, zobaczyli sobie tutaj, zobaczcie. To z brzegu to wiadomo, że ciutkę jest śliższa zawsze, no ale tak to wygląda. Jest tam ponade mną. O, sobie idziemy. A, przywaliłem jak dzik w paśnik. Dobra, 28A. Co mówimy? Możemy widzom powiedzieć o tej odmianie, Tomaszu. A jest to odmiana Mrówka. Biogazowa. Dwie mrówki. Weszły na spacer. Jest to odmiana biogazowa VO 270-280. Ma swoich zwolenników.
bardzo wysoka. No zobaczcie, przy takim V, jak ona jest duża już, nie? Tak, no bo ona jeszcze urośnie, jeszcze ma trochę czasu, tylko teraz kwestia, czy będzie woda. Papu. Czy będzie woda. Ogólnie patrząc na poletka i na pola produkcyjne u Krzysztofa, kukurydze są bardzo ładne. A dziękuję. Zawstydzasz mnie. Nie, dobre odmiany plus dobry gospodarz powoduje to, że jest plon. Tak jest. Więc no, odmiany są ładne. Czyli to bardziej osób, które by interesowały na biomasę. Na biogaz, ale oczywiście na kiszonkę też. Na kiszonkę również, nie? Bo odmiany biogazowe z reguły mają to do siebie, że tego dużo dają tej masy. Więc ci, co mają mało ziemi, a potrzebują dużo kiszonki, to spokojnie mas 28a można sobie zasiać. Albo hulka, na pewno będzie więcej. Dokładnie, dokładnie. Na pewno będzie więcej. Lecimy sobie dalej, bo tutaj mamy teraz, mamy tutaj jeszcze, słuchajcie, taki motyw, bośmy trochę pokręcili z Tomkiem. I tu mamy trzy redliny Madlena, które nie mamy tablicy. A, zapomnieliśmy. Nie wziąłeś tablicy. To są trzy redliny Madlena, bo była pomyłka. Także tabliczki miałeś przywieźć, zapomniałeś pewnie. Mam, nie nakleiliśmy, tylko nie mam naklejki. Okej. Okay. Aha. Zaraz to... Także o Madlenie możesz powiedzieć, bo też gruba, zobaczcie, jest różna. Tak, podobna do tej. Tutaj, widać porównanie. Jeżeli chodzi o Madlen V250, odmiana kiszonkowa. Też szeroki liść, zobaczcie. Sieją ją też na ziarno, aczkolwiek to ziarno będzie mokre, wilgotne. Na słabe stanowiska glebowe. Z czystym sumieniem Madlen można siać. Ona w momencie, kiedy rośnie, jak jest malutka, jest zawsze niższa od pozostałych innych odmian, ale jest taka krępa, nabita, taka widać masywna. No i samo to, co Krzysztof powiedział, że ten hulk, wróć, ten liść bardzo podobny mocno do hulka, tak, szeroki, potężny. Hulk jeszcze potężny, bardziej ulistniony troszeczkę jest. Więcej ma liści, hulk ma więcej liści. Dokładnie, słuchajcie, także poprawimy się, mam nadzieję, że to dzisiaj może znajdzie tą tablicę, jak nie znajdzie, to... Tak. To w tygodniu podjedzie i tą tablicę wbije, tu z okolic obejrzeć. Ja przejdę, pokażę, może wam to już nie są Tomka odmiany. Są odmiany z KWS-u, odmiany Sylwka. Ja dużo nie będę mógł o tym wam powiedzieć, ponieważ no nie do końca się na wszystkim tak znam, tak? Na wszystkim zaś się nie muszę. Tu jest jakaś tablica na ziarno, na kiszonkę, Figaro. Tak widzicie, to jest jakaś też przodująca odmiana Z240K, czyli ziarno 240, kiszonka 250. Tak, ona i znacznie różnią się liście, zobaczcie, majsadrua są w ogóle jakie inne całkowicie, można spokojnie się odróżnić. To jest jakaś nowość, która wejdzie na przyszły rok, słuchajcie, do sprzedaży, to jest Amavit. Bardzo z tego, co Sylwek powiedział, jak widzieliśmy tablicę, a nie miałem kamerki, jak u siebie, już nową będę miał od jutra. Odmiana bardzo, bardzo podobnie, mega sprzedająca się w Niemczech. Bo to jest nowość, która jest i 220 na ziarno, 230 na kiszonkę, ale naprawdę fajnie sobie radzi, z drugiej strony pola jest dużo większa. Agropolis, specjalnie Sylwek Gao dał mi tutaj na poletko, ponieważ ja na niego narzekałem w zeszłym roku, miałem na słabych ziemiach go i miał bardzo dużo głowni pyłkowej u mnie. I żebym się przekonał do tej odmiany, bo on ją chwalił u siebie, był zadowolony, znam kolegów, którzy też byli zadowoleni, u mnie akurat się w zeszłym roku nie sprawdził. No ale też tutaj wygląda obiecująco i tu jest 260 Kidemos. Kidemos, tutaj jest taka ziemia bardziej zwięzła, słuchajcie, glinka taka i zobaczcie, on już tutaj się strasznie zaczęła zwijać z braku wody, bo tutaj drzewa ten wyciągają. Nie wiem, co o tej odmianie powiedzieć, nie mam zielonego pojęcia, prawdę mówiąc, to musiałbym Sylwka, jeżeli może będzie, przyjedzie, to powiemy. Mamy jeszcze Walterinio, który jest nam też mega zadowolony, ale już nie będziemy tam na pole jechać. Od brzega nie mamy tam żadnego poletka z tego względu, że są drzewa. Nie chciałem, żeby któraś z firm była poszkodowana, więc po prostu zejdzie na kiszonkę. Tu będziemy się starali odciąć poprzeczniak i później sobie to kosić. W późniejszej fazie na pewno z Tomkiem pokażemy wam, jak wyglądają kolby na danej odmianie. Będziemy się starali, słuchajcie, powiedzieć, jakie były warunki, czy coś popadało. Dajcie, Panie Boże, żeby padało. Bo to też wszystko od tego zależy, a zależy od tego też nasza impreza, którą chcemy zorganizować, żeby było co pokazać, tak? Chociaż no też wiadomo, że będzie to jakaś informacja, nawet gdyby mało padało, jak zachowała się dana odmiana dalej, podczas suszy i w jakimś tam stresie, nie? Tak mi się wydaje i też tak pioniery będą dalej oznaczone, bo tam dalej już jest krótsze pole, jest nie po 6, tylko po 12 redlin. Wszystkich odmian jest 23, także jest co oglądać. O pionierze naprawdę też ja nie powiem wam, musiałby być Patryk albo ktoś z pioniera i powiedzieć. Tak jak mówię, to teraz ciężko wejść, bo ona jest naprawdę dużo wyższa ode mnie, tam dalej też i powiedzieć cokolwiek o odmianie, dopiero
na plenierze słuchajcie, skupimy się później, jak będzie możliwość wstawienia tam tablic, jak kiszonka zejdzie tam z poprzeczniaka i poprzeczniak jest zasiany sobie gdzieś tam hulkiem, będzie kilka odcięć jaguarem, żeby to miało ręce i nogi. Tak to wygląda, słuchajcie, z daleka. No możemy sobie na przykład, to by, właśnie Tomek mówi, możemy to jakoś sobie tam, powiedzmy tutaj z tych wcześniejszych nawet, no wejść tego do środka, tam dalej wyrwi, jakąś jedną zmierzymy, taką sobie tam dalej, taka wyższa, bo to brzega to wiadomo są niższe, tam dalej sobie zmierzymy, jaką ma wysokość, nie chcemy, żeby ten, słuchajcie, ten vlog był też za długi. Dzisiaj mało żartów, tak? Mało żartów, bo gorąco, nikomu się nic nie chce. Fajnie to mają, ten prekosem fajnie działa, słuchajcie, tutaj jest pokazane wszystko. Plus minus 20 sierpień zbiór na kiszonkę. Tak, w tym roku wychodzi, że w tym roku ogólnie żniwa kukurydziane, czy kiszonkowe, czy zbożowe są dużo szybciej. Z racji tego, że czyli już mamy szybko sobie, kiedy zamawiać sieczkarni, powiedzmy, nie? Dokładnie, bo to jest tam przewidziane. Przewidywanie, tak. 32%. I kwitnienie jest na 1 lipca. Tak. Ale no już tu właśnie niedługo mamy za kilka dni 1 lipca, to już niektóre zaczynają tutaj kwitnąć. Akurat to jest na bazie hulka, ale hulk jeszcze pewnie wyskoczy. Wiadomo, że co do nie jesteśmy w stanie tego ustalić co do sekundy i co do dnia, nie? Poszedł Tomek po miarkę, będziemy mierzyć. Oczywiście nie sobie, tylko kukurydzę. Bo któryś mógł być bardziej zestresowany później. Chyba ja, Krzysztof. Dobra. Okej. Okay. Czekaj, dobra, tak. Pół zero. 2,70. Słuchajcie, kukurydza 28 czerwca ma 2,70. To jest wyrwana 11K, tak? 11K akurat. Wiadomo, tamte są niższe troszeczkę. Te odmiany ziarnowo typowo, bo one nie muszą być wysokie i nawet nie wskazane. Tu już jest jeden liść, oczywiście gdzieś tam te międzywęźla jeszcze troszeczkę nam wydłuży. No, czyli tak no, spokojnie gdzieś tam, tak jak mówię, to są ziarnówki, więc one nie muszą być duże, no ale ja uważam, że słuchajcie, na ten moment, koniec czerwca jest to, no życzyłbym każdemu, żeby każdy miał taką kukurydzę, nie? Zdecydowanie. Oczywiście, nie ukrywam, może jakiś kurs zorganizuję, ktoś by był zainteresowany, wpisowe karton Dbolsa i możemy rozmawiać, jeżeli będzie duże zainteresowanie. Wspólnie z Tomaszem zorganizujemy takie warsztaty, że tak powiem, i będziemy się starali. Nie, to oczywiście był żart, każdemu można pomóc, doradzić, jeżeli ktoś by chciał tak skorzystać, czy tam jak nawoziłem, wiele osób was pyta, jakie było nawożenie na tym polu akurat, słuchajcie, było nawożenie 380 kg polifoskiej ósemki, gdzie 150 kg zostało rozrzucone po polu, 200 kg mocznika rzucone po polu, 230 kg, dobrze mówię, tak, bo 150, no 230 kg gdzieś około w podsiewaczu poszło pod roślinę polifoskiej ósemki, no i obornik był dany, tak? Mocznik 200 kg, tak mówiłem wcześniej, rozrzucane było po polu. Słuchajcie, jestem tutaj, byliśmy z Tomkiem na innej kukurydzy. Nie będę tam już dzisiaj wam pokazywał, ponieważ jest też mega, mega wielka, prawie że no co najmniej taka jak tutaj, jak nie może i większa, ale tam, słuchajcie, zastosowałem kizeryt 250 kg na hektar i jest to, jestem przekonany, że w przyszłym roku kizeryt zasieje pod całość upraw. Są to koszty, ale ja jak zawsze mówię, to nie jest koszt, tylko to jest inwestycja, więc naprawdę ten kizeryt zrobił ta siarka i ten magnes super robotę. Tomek sam widział i może o tym powiedzieć. I żałuję, słuchajcie, że no nie dałem, pierwszy raz ten kizeryt zastosowałem w ogóle, wiedziałem, że to jest dobry nawóz. Że nie dałem go pod poletka, było naprawdę, by to wyglądało jeszcze mega, mega fajniej. Siarki w glebie nie ma, więc w kizerycie mamy siarkę, gdzie azot jest lepiej wykorzystany, plus dodatkowo magnez, więc to powoduje, że te rośliny bardzo dobrze rosną i wykorzystują to, co w glebie jest. No wiadomo, że wiele osób też mówi mi, że no kurna, tak, bo drogie nasiona, jeszcze tyle nawozu, no dobra, słuchajcie, ale ten plon jest o ileś, wiadomo, że może coś się nie udać, może być jakaś mega susza. Jest takie ryzyko, no ale kto nie ryzykuje, to nie pije szampana. Jest takie fajne powiedzenie, tanie rzeczy nie przynoszące zysku są drogimi rzeczami, a drogie rzeczy przynoszące zysk są tanimi rzeczami. Tak jest. I nie można starać się, jak to mówi jedna osoba mądrze, nie starać się wszystkiego zrozumieć, bo wszystko stanie się zrozumiałe. Więc co możemy, to pomożemy. Na pewno
na stronie internetowej numer do Tomka znajdziecie. Jeżeli Tomek pozwoli, a myślę, że na pewno będzie podany numer telefonu do Tomka pod filmem, a my powoli, żeby ten vlog nie był naprawdę za długi i się go w miarę, myślę, że będzie Wam się dalej oglądało. Żegnamy się z Wami i będziemy na pewno monitorowali te odmiany i starali się później jeszcze coś pokazać. Także super. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję. Cześć!